5 listopada wspominamy świętego Gwidona Marię Konforti, biskupa. Gwidon urodził się 30 marca 1865 roku w miejscowości Ravades w pobliżu Parmy na północy Włoch. Był ósmym z dziesięciorga dzieci. Jego ojciec był zajęty prowadzeniem zakładu pracy, więc niewiele czasu poświęcał wychowaniu dzieci, a wychowaniem, zwłaszcza religijnym, zajmowała się matka. Kontynuowali je bracia szkolni. Gwidon uczył się w szkole, którą prowadzili. Od dziecka modlił się do Pana Jezusa ukrzyżowanego przed Wielkim Krzyżem w Kościele, do którego wstępował w drodze do szkoły. Od 11 roku życia, mimo sprzeciwu ojca, świadomie przygotowywał się do kapłaństwa. W wieku 14 lat przeczytał życiorys świętego Franciszka Xawerego. Zafascynował go misjonarz Indii, który mimo że tego bardzo pragnął, nie mógł rozpocząć misji w Chinach. Gwidon chciał to pragnienie zrealizować. Jednakże z powodu nękających go chorób rok dłużej czekał na przyjęcie święceń kapłańskich. Otrzymał je w końcu 22 września 1888 roku w wieku 23 lat. Następnie podjął pracę w seminarium duchownym jako wykładowca. 3 grudnia we wspomnienie św. Franciszka Xawerego 1895 roku Gwidon powołał do życia emiliańskie seminarium dla misji zagranicznych. Trzy lata później zatwierdził je biskup Parmy, a już 4 marca 1899 roku pierwsi dwaj misjonarze udali się na misję do Chin. 9 czerwca 1902 roku papież Leon XIII mianował księdza Gwidona biskupem Rawenny. Po dwóch latach z powodu nasilenia się choroby poprosił o zwolnienie z tej funkcji. Wrócił wtedy do swojego zgromadzenia misyjnego. Tam zajął się formacją przyszłych misjonarzy. Od 1907 roku papież ponownie mianował go biskupem Parmy. Gwidon pełnił tę funkcję przez prawie 25 lat. Odkrył, że jest to jego teren misyjny. Pod koniec swojego życia, jako przełożony generalny założonej przez siebie kongregacji św. Franciszka Xawerego dla misji zagranicznych, odwiedził misjonarzy pracujących w Chinach. Zmarł w Parmie 5 listopada 1931 roku w wieku 66 lat. Gwidon Maria Conforti został beatyfikowany 17 marca 1996 roku, a kanonizowany 23 października 2011 roku. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej ojciec święty Jan Paweł II opisał specyfikę pracy dusz pasterskiej Gwidona. Misja Ad Gentes była jednym z fundamentalnych elementów działalności apostolskiej, również w życiu Gwidona Marii Konfortiego. Nieść wszystkim światło Chrystusa to zadanie nadało kierunek jego życiu. Dane mu było doświadczyć w pełni pracy w trzech środowiskach w których rozwija się jedyna misja ewangelizacyjna Kościoła: w duszpasterstwie Kościoła Lokalnego, w misji Ad Gentes i w ewangelizacji tych, którzy stracili wiarę. Powołany, aby być pasterzem ludu Bożego w regionie, gdzie występowało niepokojące zjawisko odchodzenia od wiary, Gwidon Maria Conforti odkrył, że misja Ad Gentes jest opatrznościowym środowiskiem pracy duszpasterskiej, który pozwala wlać nowe życie Boże. W dusze wierzących, rozniecając w nich płomień misyjnej gorliwości. W obliczu trudności nowy błogosławiony zwykł był przypominać sobie i innym wezwanie Jezusa skierowane do Piotra. Wypłyn na głębie, nie bój się. Był bowiem przekonany, że jednym z najskuteczniejszych sposobów ożywienia wiary w krajach od dawna chrześcijańskich jest głoszenie Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie znają. Swoim misjonarzom proponował, aby składając specjalny ślub misyjny, przyjmowali w sposób radykalny misyjne powołanie Ad vitam, którego wartość została potwierdzona w encyklice Redemptoris Missio. Wielu z jego duchowych synów dochowało wierności temu ślubowi aż po męczeństwo. Gdzie jednak znajdowało się źródło jego niestrudzonej gorliwości i całkowitego poświęcenia się misji Ad Gentes? Tym źródłem był krzyż Chrystusa, niewyczerpany zdrój miłości dla tych, którzy złożyli siebie w darze braciom bliskim i dalekim. Nowy błogosławiony jest zatem dla nas świetlanym przykładem duchowości kapłańskiej, ożywianej zawsze głęboką wiarą i niezłomnym duchem misyjnym. Jest wzorem prawdziwej pasterskiej miłości, człowiekiem, który umiał zachęcić wierzących, by otwierali serca na potrzeby dalekich braci, nie zapominając jednocześnie o lokalnych wspólnotach, tak aby Chrystus, odkupiciel człowieka, był głoszony wszystkim. Módlmy się. Boże, ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Gwido na Marię, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Sprawdza Jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w Jego chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci święte Boże,